W związku ze stanem epidemii podwyższono kary za łamanie kwarantanny. Wcześniej, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, kara ta wynosiła do 5000 zł. Teraz osoby, które nie będą przestrzegać zasad kwarantanny, słono za to zapłacą. Może ich to kosztować nawet 30 tysięcy złotych. Policjanci odwiedzają te osoby w miejscach zamieszkania, ale nie mają z nimi bezpośredniego kontaktu. Najczęściej telefonicznie lub poprzez domofon wywołują te osoby. One pokazują się w oknie, na balkonie, przy uchylonych drzwiach z bezpiecznej odległości, tak aby nie ryzykować zakażeniem. Ale dzięki temu policjanci mogą sprawdzić, czy te osoby respektują nakazy kwarantanny, przebywają pod wskazanym adresem. Niestety zdarzają się przypadki lekceważenia tego nakazu. Osoby z błahych powodów wychodzą z domu, wychodzą na zakupy, do mechanika, wyrzucić śmieci czy na spacer z psem. Wobec tych osób będziemy wyciągać konsekwencje. O wszystkich tych przypadkach powiadamiamy inspekcję sanitarną, która ma prawo do ukarania tych osób karami finansowymi, ale też wobec tych osób będziemy kierować wnioski o ukaranie za wykroczenie do sądu, a w tych rażących przypadkach, gdy osoby zakażone albo takie, które są podejrzane o to zakażenie, ryzykują życiem i zdrowiem innych osób, możliwe jest nawet kierowanie przeciwko nim zawiadomień do prokuratury. Aby ułatwić funkcjonariuszom kontrolę, osoby objęte kwarantanną mogą pobrać bezpłatną, stworzoną przez Ministerstwo Cyfryzacji aplikację o nazwie Kwarantanna Domowa. Ta aplikacja służy wyłącznie osobom, które objęte są kwarantanną, osobom, które w dużej mierze powróciły z zagranicy. Osoby te aktywują tą aplikację, wysyłając swoje zdjęcie, tak zwane selfie, z miejsca, gdzie powinny przebywać podczas kwarantanny. Nie będą konieczne wizyty policjantów, jeśli osoba raz lub najwyżej kilkakrotnie w ciągu dnia wyślę po otrzymaniu specjalnego SMS-a swoje zdjęcie, swoje selfie właśnie z adresu, który został zgłoszony w dokumentach lokalizacyjnych. Od momentu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego zaleca się, żeby wszystkie osoby, które nie muszą wychodzić na zewnątrz, dla bezpieczeństwa swojego i innych pozostały w domach. Straż Miejska w Tarnobrzegu patroluje ulice, sprawdza, czy mieszkańcy miasta, zwłaszcza młodzież i dzieci, nie spotykają się w większych skupiskach. Muszę powiedzieć, że jesteśmy pozytywnie zaskoczeni po apelu prezydenta. Ilość osób, które przebywały w miejscach publicznych, no zdecydowanie spadło i tutaj jest ten pozytywny wydźwięk, że jednak ludzie spotykają się, spędzają ten czas w swoich miejscach zamieszkania. Dodatkowo w celu zabezpieczenia funkcjonariuszy doposażyłem ich w środki ochrony osobistej, rękawiczki, maski i teraz jeszcze czekamy na przyłbice, tak żeby to też zapewnić im bezpieczeństwo, bo wiadomo, że osoby, które kontaktują się z większą grupą osób na terenie Tarnobrzega, też są narażone na zarażenie koronawirusem i w związku z tym funkcjonariusze mają obowiązek podejmować czynności w sposób taki, które po pierwsze zabezpieczają ich, a także osoby, które są legitymowane. Funkcjonariusze prowadzą profilaktykę, uświadamiają o zagrożeniu, informują o zagrożeniu i starają się przekonać ludzi jednak, żeby spędzali ten czas w miejscu zamieszkania.